No, jeśli chodzi o te poprzednie spotkania nasze ze Śląskiem, to na pewno wspomnienia są bardzo pozytywne, bo obydwa spotkania zwyciężyliśmy. Pamiętamy to spotkanie przy Okrzei, gdzie stadion bardzo licznie zapełniony pamiętamy, że w tych dramatycznych okolicznościach, ale cieszyliśmy się z 3 punktów. Także tak jak mówię, no, udało się nam zdobyć komplet punktów z drużyną z Wrocławia i mam nadzieję, że tutaj w niedzielę również uda się nam zdobyć komplet. Był to na pewno jakiś tam wyjątkowy mecz, bo pierwszy po tej kontuzji, tam towarzyszył duży stres, udało się nam zwyciężyć, ale też na pewno bardziej zapamiętany dlatego, że zwyciężyliśmy jako zespół. Tam nie liczy się tylko to indywidualne jakieś tam sukcesy, ale sukces drużyny, bo w rewanżowym spotkaniu zaczynałem na ławce, wszedłem na końcówkę i tak samo wspominam bardzo dobrze to spotkanie, bo tak jak mówię, były pełne trybuny, zdobyliśmy 3 punkty z takim przeciwnikiem, też dramatyczne okoliczności, także tak jak mówię, no są to wyjątkowe mecze i wierzę, że ten niedzielny będzie również taki udany dla nas. Nie, ten hełm został przekazany na aukcję. Tutaj kibice, Stowarzyszenie Kibiców dostało ten kask i został zlicytowany, a pieniądze zostały przekazane na bodajże na jakąś tam chorą dziewczynkę. Nie, bardziej jednak skupiam się na treningach i na swoich jakichś tam umiejętnościach. Myślę, że takie rzeczy to, no tak jak mówię, no ja raczej nie wierzę w takie rzeczy. Przede wszystkim agresywna gra, to jest na pewno też trener przekaże nam, jak przed każdym meczem, wskazówki, jak się ustrzec jakichś tam błędów i jak właśnie zneutralizować rywali, ale tak jak mówię, no myślę, że agresja, koncentracja, no i tak jak mówię, no trzeba w ten mecz włożyć nie 100, a 120% zaangażowania i jakichś tam swoich umiejętności, żeby odnieść korzystny wynik, natomiast my jesteśmy pełni nadziei, że tak się właśnie stanie. No pokazał, że jest klasowym zawodnikiem, ale też myślę, że to jest dla nas jako zawodników coś fajnego. Wiadomo, każdy chce grać z najlepszymi, mierzyć się i sprawdzać swoje umiejętności. Myślę, że to jest taki dodatkowy bodziec. Poza tym dużo łatwiej się zmobilizować na takich zawodników. Wiadomo, pokazali już w Europie nawet, że potrafią strzelać bramki, potrafią zagrażać lepszym tam jakimś przeciwnikom, więc to jest też dla nas jakiś tam odnośnik. Będziemy mogli się sprawdzić, także tak jak mówię, każdy będzie chciał zagrać na maksa.